Witam wszystkich. Dzisiaj walentynki. Mroźno. Niebo sprzątane, nie idzie tego uskrobać. Większość się już poparowało. Nawet jajka mają. Niektóre. Mrozik trzyma, ale fajnie. Dawno nie nagrywałem, nie miałem czasu. Nie miałem czasu, weny twórczej, bo co tu nagrywać? Tam się jakaś parka sparzyła chyba. Wszystko prawie poparowane. Tam kilka sztuk tylko. Zostało, ale to przyjdzie na nich czas. Najważniejsze, że kolorowe już poparowane. Wejszwance. Żałobne. Pasiakte. Cała ta kolorowizna. Jeszcze jedne wiedeńskie muszę sparzyć, ale to zdąży się sparzyć. Siata sobie palca złamała, widać. Ma podwiniętego. Ta pasiaczka. Teraz tak patrzę, no. Złamała sobie paluchę. Gdzieś wsadziła, gdzie nie powinna. Zaraz ich nakarmimy. Niektóre już też siedzą na gniazdach, niektóre się ganiają. A jeszcze pokażę, wiedeńskim zrobiłem tutaj. Wiedeńskim i widynką. Gołębniczek. Też już chyba tam na górze jajka poniosły, nie wiem. Srebrniaczkę jedną tu rzuciłem, bo do pasiatego szła parę, a masz jedną więcej, więc tak to wygląda. O, fajna taka. Ta srebrniaczka fajna, ale franca rozparza mi tą parę. O, pły duże. Wszędzie ruszta, już gdzieś tam słomy naniosły. No im słomy trochę dałem, niech sobie robią. O, na zewnątrz już sypniemy. O, tu będą sobie siedziały teraz. Elegancko. Jeszcze i wsypniemy drobnego. Wylot belgijski. Tu będzie ogólnie taka duża woliera, aż wysoka dotąd. Będą sobie chodziły pod tą wolierką. No i będą wypuszczane, tylko muszę je nauczyć tu przez ten wylot belgijski. Zrobi się ciepło, to się nauczą. Wynalazki. No tak to wygląda. I ta jasna, mówię, tymczasowo tu siedzi. Zawsze samiczkę sobie zostawiam więcej, jedną z jasny.
ale jak tak się będzie zachowywała, to się ją wypieprzy. O, a te sobie będą tutaj się będzie otwierało, a górą będą sobie wchodziły. A te co? Siedzą. A dadzą radę te motyle. No, swoje je, żeby z ręki jadły. Młode się też tu przyuczy, to będzie dobrze. Taka ozdoba podwórka. Ja będę sobie wypuszczał, nie będę ich ganiał. Jedna rasa, no dwie z widynkami, to będą się parzyły dobrze. Nie będą mi się z jasnymi krzyżowała, ani nie będzie problemu, bo jasne to z półki wyrzuci jajka i ten jak wejdzie, a tutaj to mają swoje własne. Jasnych też chyba nie będę w tym roku ganiał. W ogóle jakoś nie mam weny na te gołębie. Macie. Sypniemy im mieszaneczki. Testuję nową karmę. Taki granulat TJW. To się sprawdzi. Mają swój gołębnik. Siedzą trochę. Ale mówię, nie nagrywałem, bo nie miałem weny twórczej, co o nich opowiadać. I jeszcze tylko samiczka i samczyk wiedeński muszą się sparzyć, ale to jedyne gołębie, które tu nie są w parze, to myślę, że same się sparują. A jak się nie, to się zrobi ciepło, to się zamknie i sobie jedzą. Tą jasną najwyżej się wyrzuci, to ze sprzedażą nie będzie problemu jak coś. No, sypniemy srebrniaką. A jak nie, to tu jeszcze sobie odgrodzę i wielki taki gołębnik. Posprzątałem, już nie mam siły po tych drabinach chodzić. O, sypniemy trochę jasnym. Niech też sobie pojedzą. I tak te gołębie to już wykończę. Macie. Tak to siedzą. Jakie żołądka, gdzieś tam coś tam gniazda porobione. Nie można uskrobać tego z grzybku. Wczoraj trochę pozbierałem. Ale podłogi to ciężka sprawa. Okno im wstawiłem. Teraz będą miały super. I dla mnie też super, nie będzie mi się kurzyło. Przy sprzątaniu tak sobie otworzę. Macie. Żryjcie. Tam wejszwance siedzą. Nie wiem, nawet tak się nie patrzę na te gołębie, tam tu jakieś wejszwance, tu srebrniaczka. Fajne te wejszwance są. Tu chyba srebrniaki mają jedno jajo.
Tu jakieś siedzą. Nie wiem nawet co się... Mówię, jakoś te gołębie to już mi tak nie rajcują. Są, bo są. Ani na rynki nie jeżdżę, ani... To tam siedzi. Co tu siedzi? Jest trochę ten łodziewie. Bociany jeszcze chyba nie zniosły. Ale zimno, aż ręce marzną. Dzisiaj to nie jest tak zimno, ale jak nagrywają, jak gołębie chodzą po 10 minut i te mrozy były, to współczuję. Rączki marzną dobrze. U mnie też jest. Ciepło nie jest w gołębniku, bo jest mróz. Wszystko zamarznięte. O. Nie da się uskrobać tego. Gówna pozamarzane. Ale gołębie zdrowe. Dobra, taki filmik. Nie wiem, o, te kapciate się sparzyły. Żałowniki. Mają dwie półki nawet. Mówię, nagram, żeby coś tam było, bo już dawno nie nagrywałem, nawet nie wiem ile. I tyle no. Bądź co bądź, u mnie lęgi są. Dobra, pozdrawiam. Miłych walentynek życzę. A co tu więcej? Siedźcie w domku, w ciepełku. No, narka. No, 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 no.